Będziemy grali w Teamfight Tactics z pracownikami Riotu i z innymi streamerami, youtuberami. Także ciężko powiedzieć dokładnie, jakie będziemy mieli strategie, bo wszystko się zmienia w tej alfie, jak w kalejdoskopie. Są pewne synergie, które uważam, że są dobre, ale niekoniecznie już są dobre teraz po tym, jak wróciliśmy z Los Angeles, więc zobaczymy, zobaczymy. To jest nasz awatar. Trochę wygląda jak Hunter z Pokémona. Wybieramy sobie pierwszą postać i wybierzemy sobie Brauma. Wybierzemy sobie Brauma. Może trzeba było Ari wziąć? Sam już nie wiem. Braum zaczyna z przedmiotem. Na dole Tear of the Goddess, która zaczyna grę w tym momencie z plus 20 mana, z tego co pamiętam. To po prostu w takim sposób działa, a nie, że dostaje jakąś regenerację. Teraz każdy przedmiot w tej grze można zrobić combo z innym przedmiotem z tej gry. Więc nawet dwie Tear of the Goddess dają coś. Dwie Tear of the Goddess dają na przykład po rzuceniu spelu dostaje się znowu pełną manę. No może nie pełną, ale dostaje się regenerację many. Więc są to ciekawe rzeczy, ciekawe kombinacje. Jest tego naprawdę sporo. Ponad chyba 48 przedmiotów. Bram oczywiście z tankiem, więc potrzebujemy jeszcze jakieś AD carry do niego, ale generalnie Glacial'e mają fajne możliwości, jeśli chodzi o traity i synergię. Więc zaraz zobaczymy, czy nam się uda coś tutaj z tym zrobić. Dwa Gareny. Dobra, weźmiemy sobie te dwa Gareny. W tej chwili tutaj po lewej widzicie, jakie są synergie. Więc mamy możliwość budowania Guardianów, bo Braum jest Guardianem. Mamy oprócz tego Glacial'e, bo jest też Glacial'em. No a potem mamy Knighta i Noble od Garena. Teraz, co ciekawe, te trzy potrzebują tylko jednej synergii. Czyli jeszcze jedną postać potrzebujemy, żeby zbudować tę synergię. Do Noble, żeby dostać regenerację na jednym z naszych czempionów, byśmy potrzebowali jeszcze dwóch, czyli może niekoniecznie. Ale zbudowanie Glacial Synergy albo Guardianów byłoby w miarę proste. Tak samo jeśli chodzi o Knightów. Więc to zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety nie dostaliśmy żadnych przedmiotów jeszcze. Wygląda na to, że po drugiej rundzie też nie dostaniemy. Nie fart. No, zobaczmy, co tam z następną. Piraci są dosyć ciekawi, ale już na nie będziemy ich kupować. No dobra. Jest Darius. Jest Fiora. Czyli w tym momencie mamy synergię z Knightami. Bardzo dobrze. Czy my chcemy wziąć Gravesa? Graves ma tylko taki problem, że potrzebuje trzech piratów, żeby ta synergia się odpaliła. Wtedy dostajemy do 4 dodatkowego golda po każdej rundzie przeciwko innemu graczowi. Czyli tak naprawdę są oni troszkę słabsi, ale nadrabiamy ekonomią. Ale wiecie co? Sprzedamy sobie Fiorę, sprzedamy sobie tego Gravesa i zainwestujemy w dwa Kha'Zixy, bo jeśli by się udało zrobić szybko Kha'Zixa level 2, to się opłaca go wstawić na board. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest Garen trzeci, super. I jest jeszcze dwóch Dariusów, ale mamy farta. Jasny gwint. Okej, to jest naprawdę duży fart. Powiedzmy coś może o interfejsie. Teraz będziemy w ogóle się teleportować, albo ktoś będzie się teleportował do nas. Będziemy walczyć z innym graczem. Na minimapce tutaj zobaczycie sobie, że znikną gracze i pojawią się na połowie tych map. Więc gracze, tak naprawdę to jest fajna rzecz, że będziecie mogli postrzegać tą samą grę. Jak widzicie, Sap Magic Fanboy będzie grał tylko mnie. Możemy sobie tutaj awatarami do siebie podejść. Halo, halo. Garen, Darius. Odwalcie kawał roboty, proszę. Jakoś tak nam się udaje budować tą synergię z Knightami. Proszę kupić Blitzcranka. Jest drugi Braum. Jest kolejny Garen. Już ma 4 przymioty.
Wiecie co? Zrobimy tak. Zlewelujemy sobie, żeby czasem nie przegrać Winstreaka. Mamy wyższe levele. Ta Vayne niestety jest problematyczna. Ale Garen odwala dobrą robotę tutaj. Nie wiem, co dokładnie chodziło z tym damage'em. To nie do końca wchodziło tak, jakby go nie trafiało. Może to też jest procentowo. Kto to wie? Jest ciekawe. Kolejna karuzela. Jesteśmy na topie, więc będziemy brali ostatnią postać. Woliber ze spatulą, czyli najwyższym tierem itemu, który można naprawdę zrobić zarąbiste kombinacje. Demon się wtedy staje. Postać staje się demonem. Czy jesteśmy w stanie to wziąć? Albo czy nawet chcemy? No aż ktoś wziął Wolibera niestety. No dobra. Varusa też już ktoś wziął. Shyvana, Aatrox. No dobra, weźmiemy tego Aatroxa. Jest demonem i Blade Masterem. Blade Masterów co prawda w tej chwili jeszcze nie mamy. Ale może coś tutaj wykombinujemy. Dobra, to jest Glacial Elementalist. Będzie bardzo nam to przydatne. Z racji tego, że w tym momencie odpalamy szansę na 25% na stana, na 2 sekundy. To jest bardzo ważne. Kupimy sobie jeszcze Phantoma, w sensie Mordekaisera, bo jest Knightem, więc będzie nam łatwiej zbudować tą synergię. Chyba musimy przybliżyć swoje postaci bliżej. Przybliżyć bliżej. Nomen omen. Wstawić je bardziej w środek stołu, bo są to postacie, które atakują wręcz. A, tu jest stan. Od naszej Lisandry. I kolejny. Ładnie. Kengen dostał 4 damage'u. Czy my coś z tego bierzemy? Nie. Uuu, jest Ashe. Jest i Ashe. Zrobimy sobie level up. Bo mamy taką opcję. I wiecie co? Zrobimy sobie, przesuniemy się tak, w ten sposób. Mamy w tej chwili 3 glejszale. Czy my coś chcemy jeszcze tego kupować? Nie, sprzedamy tego... Wait. Aatrox jest Blade Masterem i Demonem. A jaka jest kombinacja przedmiotów? Nie, na bramie to się w ogóle nie opłaca. Mogłem jedynie Ashe dać jego przedmiot. No to już w następnej rundzie. Zobaczymy. No nie wygląda to dobrze tutaj. Ten Garen po prostu, ja nie wiem, to był bazowa postać bez żadnych itemów. Nie dało się jej zabić w ogóle. Ale dostaliśmy w ciry. Od kogo to? Od Trumpa. Co tu się stało? 2 w ogóle przedmioty już skombinowane. No niestety, to jest dosyć ciężkie do wygrania. Kindred. Ha. Kurde, warto by było go mieć. Sprzedamy te Kha'Zix'y. Lisandrę wyrzucimy. Mamy 2 Rangerów. Wyrzucamy Brama, wstawiamy Phantoma. Phantom zmienia jedną postać na 100 HP. Więc myślę, że warto. Szczególnie jeśli jakiś frontline się zmieni, jak na przykład tutaj. No to jest game winning. W tym momencie. Co prawda straciliśmy synergię z Glacierem. Ale jest to jednak zdecydowanie bardziej przydatne, prawda? Co to jest za ultimate? Kindred creates a zone around herself that prevents allies from dying. Okej. Okay. Czyli musimy inaczej ją ustawić. Weźmiemy sobie Fiorę.
Dobra, teraz mam pierwszą rundę, drugą, znaczy pierwszą po zaczęciu przeciwko graczom. Rundę, gdzie mamy PvE. Dwie Vayne. Noble i Gunslinger. Niekoniecznie to potrzebujemy. Zrobimy sobie tak, żeby sfokusowali może tego pana tutaj. Czy Phantom w ogóle będzie działał? Będzie działał. Okej, okay, zadziałał na creepy, to jest bardzo dobrze. Ciekawe, czy działa na smoki, takie tego typu rzeczy. Pewnie nie. Przedmiot? A, bez żadnego przedmiotu jak na razie. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Czy ja potrzebuję tego Luciana? Bardzo chyba. Kupiłem już tego Veigara, tak w razie czego, ale nie wydaje mi się, żebyśmy go potrzebowali. Nie wydaje mi się, żebyśmy go potrzebowali. Dwie Vayne już tutaj, jasny gwint. I już jest prawie na... O, mordę. Prawie trzeci level Vayne. No to będzie ciężko. Okej, coś musimy jeszcze sprzedać. Sprzedamy tego Luciana. Potrzebujemy jednak więcej ekonomii, lepsze odsetki. A kto to z Fantoma? Jedna Vayne, niestety. To nam nic nie da, bo ona siedzi sobie z tyłu spokojnie. To duży niefart jest. O, teraz zginęła. Dobrze. No to czat. Przecież najlepiej trafić fantomem kogoś, kto jest na frontline, no ale jak się nie uda, to trudno. Jak to wyglądamy? W tej chwili mam 90 HP, więc jesteśmy na drugiej pozycji. Ktoś buduje tak samo bardzo podobny build do nas, tylko że ma już Sejuani, czyli kolejny Glacier. Dostaliśmy Vayne. Dobrze, dobrze. Volibera. I także Lissandrę. Sprzedamy Fiorę, bo jej nie potrzebujemy. No, musimy na razie tak zostawić, jak jest. Potrzebujemy synergię Rangerów, potrzebujemy synergię Knightów, potrzebujemy synergię Fantomów, bo Fantomy pozwalają nam wygrywać rundy. Bez Fantomów byśmy ich nie wygrywali. Więc to na bank jest nam potrzebne. Tutaj mamy same tanki. Puhu i Sejuani, nara. No to jest naprawdę... Decyduje o rundzie, moim zdaniem. Albo przynajmniej mniej dostaniemy damage'u. Nie no, decyduje o rundzie, zobaczcie jak to wychodzi. Albo... No prawie. Zobacz ile ma HP, ta nie dali. 11. 11 HP, no niestety. Warwick drugiego tieru i nie dali drugiego tieru. No ciężko było. Straciliśmy 6 HP na tym. Mamy tu Sejuani. Mamy tutaj Ashe. Siedzimy sobie z tej strony, musimy poczekać. Ktoś wziął Ashe niestety. My potrzebujemy Sejuani w takim wypadku. Albo Spiralinga. No, niestety. No i nie... A, wszystko pozabierane. Dobra. No to bierzemy spatulę. No to się w głowie nie mieści. Dobra. Bierzemy tutaj, bo to nam da BF-a, a BF-a możemy użyć sobie... BF-a możemy sobie użyć i skombinować to. Gdzie jest ta postać? Halo? Co się z nią stało?
Nie wiem, co się stało. Ach, tu jest. Dobra. Zrobimy sobie level. Nie, za późno. Ach. Żeby wstawić z Vayne już było za późno, niestety. Co się stało z moją Ashe? Czemu nie strzela? No, coś się chyba zawiesiło. Coś się chyba zawiesiło, proszę pana. No nic z tym nie zrobimy. Dostaliśmy wciry od pana Dumpiego. Nie wstawiliśmy tej Vayne, to nam przegrało tą grę, niestety. Szukałem tej postaci, która nam się pojawiła z karuzeli, no i niestety widzieliście, ile czasu to zajęło. Dobra, wstawiamy sobie Vayne. To jest kolejny ranger. Zrzucimy jeszcze jednego rangera, żeby z tego coś jeszcze wyszło. Ale tutaj widzę, że... mamy 28. Byśmy sprzedali dwóch Garenów. To mamy 30 w tym momencie. To będzie potrzebne. Krzywnik też ma 6 poziom. Sam jeszcze nie wiem, co zrobić z movementem. Jak się ustawić na planszy? O, ten Darius. Tak, 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 tak. Execute go. Szybciutko, szybciutko. Nice. No to nasz przeciwnik ma strasznie dużo przedmiotów i to był największy problem. No, blisko tutaj. Ta Poppy to tam, nie wiem ile damage'u miała, strasznie dużo. No niestety, przegramy to. Było blisko. A nie! Każdy z nas dostał damage, z tego co mi się wydaje. Więc nie było źle. 39. No dobra, gramy teraz na ekonomię. Spróbujemy zmienić ustawienie. Musimy sprzedać jedną jednostkę, żeby mieć interest. Sprzedamy sobie Volibera. Sprzedanie za 3. Może trzeba było Lissandry sprzedać. Nie wiem, zobaczymy. Ciężko mi teraz wyskautować w ogóle przeciwników. Sam nie wiem dokładnie, jakie synergie chcemy jeszcze uderzać, więc wolę po prostu grać to, co mam na stole, niż patrzeć i planować, co mają przeciwnicy. Jeszcze za mało wiedzy mam na ten temat. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ten Shen. Trafcie Shena. No nie wierzę. Wreszcie. No niestety. Trump nas znowu pokonał. Tym razem było o wiele dalej niż do wygrania niż poprzednio. Garen, możemy go z powrotem odkupić. Katarina. Wilki tym razem. Nie wiem, czy nam to tutaj w ogóle w tej chwili nie pasuje. Bo nie mamy Glacially. Ona już trochę już jest odscalowana w tym momencie. Nie zadaje takiego damage'u, jak powinna. Więc sam nie wiem. Oj. Ale tam nasza Ashe zleciała. No ale to sobie Knighti poradzili. I żaden przedmiot znowu. No niestety w ogóle nie dostajemy przedmiotów w tej grze. To jest, co jest dużym problemem. Co jest dużym problemem. Wreszcie Braum. Kolejny tutaj i Draven z Blade Masterem. Myślę, że możemy go wstawić zamiast Ashe. Jeden reroll zrobimy. Nic ciekawego. Chyba, że pójdziemy w Imperial.
Kurde, moglibyśmy pójść w Imperio. Dobra, kupiłem tą Katarinę. O nie, to jest Vayne trzeciego poziomu. No dobra, to nara. Nawet nie ma co kombinować. To jest jakaś rzeźnia. To jest jakaś rzeźnia. Czy my chcemy sprzedać tą Aszę? Może pójdziemy w Ozowie Imperiali. Drugi Phantom, wreszcie Mordekaiser drugiego poziomu. Najwyższa pora. Dobra. Sprzedajemy Aszę, sprzedajemy Brauma, sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy to. Tear of the Goddess. Ugarena. W następnej rundzie levelujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Draven ma teraz double damage w tej rundzie. Bardzo ważne. Bo mamy Imperial buff. Niestety dostał teraz stana. Ale wygląda ok. Uj, tam jest sporczyn, ale damage tu wchodzi. Jo, było blisko. Damage srogi tam był. Mam 69 golda, więc zaraz levelujemy. Do 7. Teraz zostaniemy więcej. A dobra, karuzela. Jesteśmy na trzecim od końca. Dobra, co tu mamy? Tu jest Yasuo. Kylie. Jest Kindred. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Dobra. Ktoś na pewno weźmie tego Yasuo. Na bank. Nam się przydało wziąć Kindreda. No niestety Yasuo poszedł. Kindreda potrzebujemy tutaj. Go, 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 yes! Alright. Dobra. I teraz, o ile dobrze pamiętam, gdzie była nasza plansza? Co mieliśmy za przedmiot? Mieliśmy... Tear of the Goddess. A tutaj dostajemy co? Jaki przedmiot w tym Kindredzie? A, ale miecz. To nam niewiele zmienia, bo są rozdzieleni, musimy sprzedać. Dobra, nieważne. Nie będziemy z tym nic zrobić. Levelujemy. Robimy sobie roll. Noble Guardian. Okej. Okay. To jest okej. Okay. Bo w tym momencie mamy 3 noble. A co mają szybszy w terze obecnie? Przy 3 szybszyfterach dostajemy 100% maksimum health'a. O, wow. Okej, okay, srogie to jest. Czemu on tak dodżuje wszystkie ataki? Halo, halo, proszę pana. Tak nie można. Było bliżej niż dalej. Ari niestety z dwoma przedmiotami to jest w ogóle też jakaś rzeźnia. Niestety przedmiotów to nie obrodziło w tej grze. Dobrze, dobrze. Katarina druga też, też git. Ile potrzebujemy przy Imperialach? 4, żeby wszyscy Imperiali mieli double damage. Co to było Exile? Nie pamiętam tego. If an Exile has no additional allies at the start of combat, they gain a shield they call to 100% of maximum health. Okej, okay. To wstawiamy sobie Yasuo. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Oprócz tego z Blade Masterem. Musimy potrzebować jeszcze jednego Blade Mastera. Zacznę z tego Yasuo, będzie jeszcze oprócz tego robił. Uuu, trzeci level Kha'Zix. Zginął czy co? Co się stało z tym Yasuo? Chyba zginął, po prostu ten Kha'Zix tam trzasnął 2 razy. I to by było na tyle. Skara na 4 punkty życia. Sap Magic na 6. No, no, powoli się zaczynają schody dla wszystkich. Kolejny Garen.
Dobra, musimy chyba teraz troszkę przeoszczędzić, tak mi się wydaje. Submagic przegrał w tej chwili. W następnej rundzie byśmy musieli 5 razy, to jest 20-24 golda zużyć, żeby być na kolejnym poziomie. Tylko że jakbyśmy mieli ten kolejny poziom, to potrzebujemy naprawdę silną postać. A w tej chwili tylko Leona jest taka naprawdę jakiś tam poziom przedstawiać sobą. To niekoniecznie. Co w ogóle jest na ultimate? Okej, jakieś tornado za trzecim razem zagrywa. Aha, zagrał. O, szkoda, że w nikogo. Szkoda, że w nikogo. Ale tu mam jeszcze 3 HD carry. Dobrze, dobrze, udało się. Kolega też miał Yasuo. To jest git. Jest git. Jest git. Teraz wypadałoby teraz troszkę zeskautować. Chyba, że mamy jakąś dobrą postać do kupienia. $12? Nie no, teraz jest runda przeciwko PvE, to nie będziemy nic spendować. Dobra, zobaczymy co mamy inni gracze. Void, Kindred, Vayne, Lucian. Okej, okay, bardzo podobny do mnie, tylko że lekko inaczej. Tu mamy demony. Demony i Void. Okej. Okay. Tu jest Garen, tu jest bardzo podobny też build. Coś, co ja wcelowałem w sumie. Zobaczcie, ja mam już przedmiotów, jasny gwint. Tu jest ciekawy build. Są Wildy. I Glaciale. No dobra, no dobra. Teraz musimy się upgrade'ować do 8 levelu. Byłoby miło, jakbyśmy znaleźli przy okazji Leonę. Albo Katarinę. To też dobre. Idealnie na 8 level Katarina wchodzi. To jest niestety Assassin. Ale Katarina jest dosyć dobrą postacią, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie tutaj sobie. Ustawiam sobie też tak, może tego Kindreda w ten sposób? Sam już nie wiem. Musiałem się nauczyć tutaj tego ustawienia postaci. Nie wiem, czy czasem nie lepiej się przenieść do lewego kąta. Z tego, że nie zostawiamy pola tutaj po prawej stronie. Gramy na Glaciale. Oj! O, jesteśmy okropnie ustawieni. Ale jesteśmy okropnie ustawieni. Aurelion Sol tutaj zada jakieś niemożebne damage zaraz. Szywana to w ogóle też jakiś dramat jest. O, ale będzie dramat, ale będzie dramat. Proszę, 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 proszę. Zobaczcie tą Ari, ma HP. Nie. 2 HP Ari. Dobra, co my tu mamy? Draven drugi. Ile mamy HP? 30. Dobra, ustawiamy ją tutaj. Tak samo Yasuo z tej strony pójdzie. Nie wiem, czy nam się to ustawienie nie odbije czkawką. Ma Kyle z legendarnych i ma... Co to jest za przedmiot? Warmog's Armor. O nie. Dobra, jednego bohatera się pozbyliśmy od razu, na szczęście. Co to się stało? Czemu on tak nie zginął? Nie wiem, co to było. To był jakiś skill chyba od Kylie właśnie. Ole, poszedł Yasuo! O, dobra, dobra. To już mniej więcej wiemy, w jaki sposób musimy używać Yasuo. Jeśli go flankujemy z lewej strony, to on potrafi tym właśnie tornadem podbić bardzo dużą ilość osób. Super. Dobra, dwóch już przegrało. Kengen i Submagic Boy przegrał. Skara ciągle na 4 HP. Jako się dotrzymamy. Jesteśmy przedostatni w tej chwili. Yasuo tu jest. Ale ktoś go weźmie, nie ma szans. Ewentualnie byśmy Vayne tu wzięli. Yeah. Trump wziął Yasuo.
Dobra, weźmiemy ten Vayne. No szkoda tego Yasuo, szkoda tego Yasuo. Swain do kupienia, to nas w ogóle nie interesuje. Czy tam jakiś sprzęt do skąpienia? Tak. Dobra, sprzedamy tą jedną Vayne, żeby dostać ten przedmiot i skombować go u Kindreda. Jest szansa wtedy na większe krytyki. Dwa razy ten sam przedmiot mamy w sumie. Na dwóch różnych postaciach, ale nie ma tragedii, nie ma tragedii. Teraz tą rundę musimy wytrzymać. Nie powinniśmy dużo stracić, jeśli coś stracimy. Kto tu nas przyleciał? Dingception. Voidy i Noble. Shogat dostał od razu w bankę. Nice. Super. Bardzo ważne to było. Oj, ten stan od Leony tutaj był niemożliwy. Ale dostaniemy teraz mocno. Nie wiem, co się zmieniło. Od poprzedniej gry, z nim mieliśmy. Karuzela się zmieniła. Ma Luciana z trzema przedmiotami. No jest duża różnica. Jest duża różnica w damage output. Damage output. Dobra, jest Leona. Jest Katarina. Musimy robić upgrade do levelu, bo inaczej zginiemy. 9 level. Leona musi wjechać. Czy mamy dwóch Guardianów w tym momencie? Nie, tylko jednego Guardiana mamy. Nie wiem, czy nie warto by się przesunąć tu w prawą stronę. Oj, warto na pewno, bo teraz nasze ADC-ery dostaną w cirę i możemy przez to w sumie przegrać teraz grę. Niestety, bo Draven dostał. Ale dobra kompozycja. Jasny git. O, niestety nas wyrzuciło z gry od razu. Po zginięciu. Chciałem obejrzeć do końca, ale niestety się nie udało. Kto to w ogóle miał? Co on tu miał? Kasadin? Gnar na drugim poziomie? Rengar? Elise? Pike? Rek'Sai? I Shyvana? No straszne, że są te shapeshiftery. Zdają ogromną ilość obrażeń, jeszcze do tego mają pełno HP. Ciekawe, ciekawe. Mieliśmy 9 poziom maksymalny. Ale wygląda na to, że... Że no po prostu, no nasze postacie nie wydalały. Dwa Yasuo w ogóle u Trumpa. 5 miejsce zajęliśmy. Skara na tych 4 HP się jeszcze tutaj trzymał. No, wydaje mi się, że shapeshifterzy się nagle stali bardzo dobrzy. No, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Gierka jest naprawdę super. To jest bardzo wczesny etap developmentu. Tutaj praktycznie połowa rzeczy może jeszcze nie działać. Grafik brakuje, animacji brakuje, postaci się jeszcze bagują, jeśli chodzi o Ultimate, jeśli chodzi o Movement, więc to jest naprawdę bardzo wczesny etap. Ale mam nadzieję, że podobało wam się jedna z tych pierwszych rozgrywek, którą pewnie będziecie widzieli, właśnie z Teamfight Tactics. Bo jest to jedna z tych gier, która miała naprawdę... No, mam nadzieję, że odniesie duży sukces. Sam będę ją streamował prawie że codziennie. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo lubię ten gatunek. To jest jedna z tych takich gier, która wydaje się być bardzo, bardzo prosta, jeśli chodzi o granie, ale jednocześnie ma tyle skomplikowanych synergii, które odkrywasz w trakcie gry, że nagle się okazuje, że już taka gra prosta nie jest. Ja na przykład w tej chwili czułem się jeszcze trochę zagubiony, jeśli chodzi o placement na mapie, bo wydaje mi się, że zmieniło się bardzo dużo, jeśli chodzi o postacie, odkąd ostatnio graliśmy, gdzie ten placement był aż tak nieistotny mocno. Tutaj jednak było troszkę bardziej istotne i nie robiłem tego optymalnie. Nie używałem tych formacji optymalnie, więc było to ciekawe. Ale to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zawitajcie na Twitcha, Lothar HS. Siemka, dziękuję za oglądanie. Pa, pa.